Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj chciałam Wam pokazać książki, które dotarły do mnie w ciągu kilku ostatnich miesięcy. Także jeżeli jesteście ciekawi, jakie to były książki, to zapraszam do oglądania. Ostatni book haul na moim kanale pojawił się pod koniec czerwca, także było to już dosyć dawno temu, przez całe wakacje nie nagrałam żadnego book haula, więc ten możemy nazwać, powiedzmy, wakacyjnym book haulem, bo wakacje niedawno się skończyły, mamy początek jesieni. Te książki nie są ułożone w żadnej konkretnej kolejności, po prostu zebrałam sobie te wszystkie, które w międzyczasie do mnie dotarły, ustawiłam na kubkę i po prostu po kolei będę Wam pokazywać, co takiego do mnie przyszło. I jako pierwszą książkę pod ręką mam tutaj W żywe oczy J.P. Delaney'ego, bo niedawno dowiedziałam się, że jest to autor, a nie autorka. Cały czas myślałam po premierze Lokatorki, cały czas byłam pewna, że jest to autorka, a okazało się, że jest to autor. Właśnie zaczęłam tę książkę czytać, ale jestem dopiero na bodajże 30 stronie, także jeszcze nic nie będę Wam na jej temat mówić, bo no jeszcze nie zdążyłam sobie żadnego zdania wyrobić, ale niebawem na pewno ją przeczytam, być może nawet nagram o niej filmik na kanale, także dajcie znać, czy chcielibyście taki filmik zobaczyć. Kolejna książka to książka Nikt nie idzie Jakuba Małeckiego. Bardzo, bardzo się cieszę, że tę książkę mam już w swoich rękach dzięki uprzejmości wydawnictwa Sine Qua Non, bo premierę ma dopiero 31 października, także za miesiąc, a ja już miałam okazję ją przeczytać, no i oczywiście bardzo, bardzo mi się podobała. Nadal uważam, że nie przebiła ona rdzy, która jak dotąd jest moją ulubioną książką tego autora, ale była również bardzo, bardzo dobra. Widać tutaj ten charakterystyczny dla Małeckiego styl, taki subtelny, melancholijny, który bardzo do mnie trafia. No i właśnie nie inaczej było w przypadku tej książki. Filmik o niej na pewno ukaże się na kanale, być może nawet w następnej kolejności, o ile w ogóle jeszcze się nie ukazał, bo jest też taka możliwość, że ten book haul pójdzie później niż recenzja właśnie tej książki. Jeżeli nie, no to czekajcie, bo na pewno niedługo się pojawi. Następnie mam tutaj książkę Zgadnij kto, Chrisa McGeorge'a. Książka, która była, co ciekawe, pisana jako praca magisterska. O tej książce jest też osobny filmik na kanale, także zachęcam Was do jego obejrzenia. Tutaj gdzieś na górze dam Wam odnośnik, także możecie sobie kliknąć i obejrzeć. Tak w kilku słowach, książka naprawdę mi się podobała. Jest to taki kryminał z krwi i kości, on jest napisany w bardzo poprawny sposób. Tutaj akcja widać, że jest dopięta na ostatni guzik. Zresztą sam autor widać też, że mocno inspirował się taką klasyką gatunku, to znaczy na przykład Agatą Christie. Także no nie ma się tutaj szczególnie do czego przyczepić. Także odsyłam Was jeszcze raz do filmiku, jeżeli jesteście ciekawi szerszej opinii na temat Zgadnij kto. Kolejna książka to Druga szansa Katarzyny Berenik-Miejszczuk i filmik o tej książce również już jest na kanale. Wow, dawno się nie zdarzyło, żebym w filmiku takim zbiorczym o książkach, czy to w Rabapie, czy w Book Haulu mówiła, że filmik o jakiej książce jest na moim kanale, ale jak mogliście zauważyć, ostatnio nagrywam coraz więcej recenzji i mam nadzieję, że to się nie zmieni. W każdym razie odnośnik do Drugiej szansy również będzie tutaj nad moją głową, także zachęcam Was do obejrzenia tego filmu, a Druga szansa była dla mnie naprawdę pozytywnym zaskoczeniem i jednocześnie moim pierwszym spotkaniem z Katarzyną Berenik-Miejszczuk, ale już teraz wiem, że na pewno nie ostatnim. Następnie mam tutaj trylogię, trzy książki, które z niewiadomych dla mnie powodów dostałam od wydawnictwa Czwarta strona. Z niewiadomych dlatego, że ja z reguły nie czytam takich książek. Może przeczytałam ze cztery erotyki w swoim życiu, bo te książki to są właśnie erotyki. I mówię tutaj o serii The Dark Duet autorstwa C.J. Roberts. Ja za wiele o tych książkach nie wiem, także wyobraźcie sobie moje zaskoczenie, kiedy otworzyłam kopertę właśnie z tymi książkami. I mamy tutaj trzy tomy i jest to Dotyk ciemności, Zapach ciemności i Smak ciemności. Dajcie znać, czy czytaliście już te książki, bo to chyba w ogóle nie są nowości, tylko wznowienia. Jeżeli tak, to co o tych książkach myślicie? Czy warto je przeczytać? Albo czy może chcielibyście, żebym zorganizowała jakiś konkurs właśnie z tymi książkami, bo ja nie jestem przekonana, czy je przeczytam, także nie wiem, czy jest sens, żeby leżały na mojej półce, bo może ktoś z Was chciałby je poznać i przeczytać. Następna książka to coś znacznie poważniejszego, a jest to książka Edyty Stępczak, Burka w Nepalu nazywa się Sari. I jest to świeża premiera. Ta książka wyszła jakoś w drugiej połowie września i wydaje mi się, że może to być jedna z ważniejszych książek tego roku. Jeszcze nie miałam okazji jej czytać, ale na pewno to zrobię. Jestem tej książki bardzo, bardzo ciekawa. Dajcie również mi znać, jeżeli już ją czytaliście, bo sporo ta książka pojawiała się ostatnio w sieci, gdzieś tam na Instagramie czy na Facebooku, także myślę, że jakaś część z Was mogła ją już czytać. Jestem bardzo ciekawa opinii na jej temat, także bardzo Was proszę, podzielcie się w komentarzach, jeżeli mieliście szansę już przeczytać. Ja naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy będę miała chwilę, żeby właśnie za tę książkę się zabrać, bo wydaje mi się, że to będzie bardzo dobra, bardzo ciężka emocjonalnie, ale jednocześnie bardzo wartościowa lektura. Następnie mam tutaj książkę, która przyszła do mnie już dosyć dawno, bo właśnie jakoś zaraz albo na końcu czerwca, albo na początku lipca. Jest to książka Szalona od wydawnictwa Czarna Owca i ta książka przyszła do mnie razem z taką koszulką z hashtagiem MAD. Nie mam jej akurat na sobie, bo ta koszulka to jest rozmiar L, więc ja w niej trochę pływam, czasem sobie w niej śpię, ale no, nie noszę jej na co dzień. Zobaczcie w ogóle, jak ta książka jest tutaj fajnie wydana. To skrzydełko jest takie rozkładane jakby, także
całkiem fajnie to wygląda. Ja tej książki również nie miałam okazji czytać i też nie wiem, czy to zrobię, także pewnie ta książka pójdzie na jakieś rozdanie albo na jakąś wymianę książkową. Chociaż nie wiem, bo akurat o ile tych erotyków nie do końca jestem ciekawa, tak ta mnie w jakiś sposób interesuje. Także jeżeli wiecie cokolwiek na temat tej książki, to komentarze również są bardzo mile widziane. I następnie mam tutaj kilka książek, które całkiem niedawno zamówiłam sobie w księgarni nieprzeczytane.pl. Część z nich pokazywałam Wam na moim Instagramie, na Instastories. Także zachęcam Was do obserwowania mojego konta, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No ale nie pokazałam tam wszystkich książek, ale właśnie zapowiedziałam ten book haul, także przejdźmy już do rzeczy. Jako pierwsza jest to malutka książeczka, którą chciałam przeczytać już od dawna, ale ostatnio wspomniały o niej dziewczyny z krótkiej przerwy i stwierdziłam, że to jest chyba dobry moment, żeby ją w końcu przeczytać. I są to Gugły Violetty Grzegorzewskiej. Jak widzicie, jest to taka maleńka książeczka, ale chyba bardzo ważna w polskiej literaturze, bo dużo się o niej mówi, dużo o niej dobrego słyszałam. Także jestem jej bardzo ciekawa i bardzo chętnie się z nią zapoznam. Mam nadzieję, że całkiem niedługo, no bo skoro objętościowo nie jest zbyt wielka, to myślę, że uda mi się to zrobić może jeszcze nawet w tym roku. No cóż, po przeczytaniu Rdzy i Nikt nie idzie i jeszcze Józefa Jakuba Małeckiego musiałam w końcu sięgnąć po tę książkę, która właściwie rozpoczęła taki boom na jego twórczość, to znaczy po Dygot. Jest to książka chyba o albinizmie na polskiej wsi. Ja za dużo na jej temat nie wiem, ale no tak jak mówię, jest to książka, która rozpoczęła ten cały boom na twórczość tego autora. I wiele osób mówi, że jest genialna. Ja jakby nie wątpię w to w ogóle, no bo poznałam już kilka książek Jakuba Małeckiego i wszystkie bardzo, bardzo mi się podobały. Jestem pewna, że tak samo będzie w przypadku Dygotu. No i po prostu tej książki na mojej półce nie mogło zabraknąć, bo no, już wspominałam, ale jestem naprawdę fanką twórczości tego autora, więc Dygot koniecznie muszę jak najszybciej przeczytać. O ile bez najmniejszego problemu nazywam się fanką Jakuba Małeckiego, tak może nie do końca nazwałabym się fanką od książek Brittany C. Sherry, ale mimo wszystko bardzo je lubię. Ta seria Żywioły naprawdę mi się podobała, także postanowiłam zamówić sobie jej najnowszą książkę wydaną w Polsce, to znaczy Poza rytmem. Ona również zebrała bardzo dobre recenzje i jestem jej bardzo ciekawa. Także gdy będę miała nastrój na taki lekki, niewymagający romans, to chętnie sobie po tę książkę sięgnę, bo tak jak mówię, no czytałam już kilka książek tej autorki i wszystkie bardzo mi się podobały, no może nie wszystkie, ale większość. Także no myślę, że mnie nie zawiedzie. Myślę, że to jest taki pewniak, jeżeli chodzi o tę autorkę, że jeżeli mam ochotę na tego typu literaturę, to mogę sięgnąć właśnie po Colleen Hoover czy Brittany C. Sherry i będę zadowolona z lektury. I ostatnia z książek, która była w tej paczce od nieprzeczytane.pl, to w pewnym sensie hit. Ja już mówiłam o dwóch książkach z tej serii troszkę na moim kanale i zamówiłam sobie trzeci tom Dworów, czyli Dwór, Skrzydeł i Zguby. Tak jak Wam ostatnio wspominałam, przeczytałam niedawno Dwór Mgieł i Furii i faktycznie mieliście rację, był on lepszy od beznadziejnego według mnie Dworu Cierni i Róż. To znaczy, nadal uważam, że jest to dosyć przeciętna seria, ale tak jak już również wspominałam, chciałabym ją dokończyć, także kupiłam sobie Dwór Skrzydeł i Zguby. Na pewno nie będę czytać tej książki w tym roku, bo już mam taką listę książek do końca tego roku, że tej po prostu nie wcisnę, a to jest naprawdę grubas. Ale prędzej czy później się z nią zapoznam i mam nadzieję, że w końcu będę wiedziała, o co Wam wszystkim chodzi. Znaczy ja wiem, że już się nie nawrócę, to znaczy wiem, że nie stanę się nagle fanką tej serii, ale może jakby nie będę tak bardzo negatywnie do niej nastawiona. Już właściwie jestem troszkę mniej po przeczytaniu Dworu Mgieł i Furii, a mam nadzieję, że Dwór Skrzydeł i Zguby jeszcze bardziej wpłynie na tę moją bardziej taką pochlebną opinię o tej serii. No i już ostatnie cztery książki, które tutaj mam, to są znowu książki, które dostałam od wydawnictwa Czwarta Strona. W ramach, właściwie nie wiem czego, w ramach promocji, ale ja tych książek nie będę czytać, także pomyślałam, że właśnie przy okazji tego book haulu zrobię takie małe rozdanie. Mam tutaj książki Natalii Sońskiej, Listy niemiłosne, Marta Radomska, Biegiem po miłość, Agata Przybyłek, Dlatego od ciebie odeszłam i Zaczekaj na mnie, tutaj jest dwójka autorów, Lidia Liszewska i Robert Kornacki. No i ja wiem, że z tych książek czytać nie będę, także pomyślałam, że może dwie z nich przeznaczę na rozdanie w tym book haulu, dwie może wymienię albo może przeznaczę na jakiś konkurs w innym razem. Więc może zróbmy tak, że do 10 października napiszcie mi komentarz, które dwie z tych książek chcielibyście otrzymać i ja po 10 października sobie rozlosuję wśród tych osób jedną, do której te dwie wybrane książki powędrują. Oczywiście trzeba być subskrybentem mojego kanału, ponieważ wszelkie konkursy i rozdania, które robię, są dla moich widzów, żeby Was w pewnym sensie wynagrodzić za to, że ze mną jesteście, także to jest taki warunek, trzeba subskrybować mój kanał i trzeba mieć adres na terenie Polski, ponieważ nie wysyłam tych książek za granicę. Szczegóły będą jeszcze w opisie na dole pod tym filmem, także jeżeli macie jakieś wątpliwości, co zrobić, aby wygrać te książki, zajrzyjcie do opisu. Może spróbuję podnieść cały ten book haul, cały ten stos. Dajcie mi chwilę, spróbuję je wszystkie zebrać w jakąś sensowną kubkę. Dobra, wszystkich mi się nie uda, co do tego nie mam już złudzeń, ale
To jest zdecydowana większość z tych książek właściwie, ale ci. Właściwie brakuje mi tutaj tylko tej trylogii The Dark Duet. Także tak to wygląda. To są te książki, które do mnie dotarły przez wakacje. Oczywiście zachęcam Was do dzielenia się w komentarzach opiniami na temat tych, które może mieliście okazję już czytać, albo czy coś o nich słyszeliście, czy któraś Was zainteresowała. To właściwie tyle, co chciałam Wam pokazać i powiedzieć w dzisiejszym filmie. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie go do końca i do zobaczenia następnym razem. Cześć!